Kongres Nowej Prawicy. Agata Kulasiewicz, Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, ja dzisiaj nie o ale o czymś też ważnym. Jako Nowa Prawica przygotowaliśmy taki projekt ustawy, nazywa się Stop Hałasowi od Autostrady. Nie wiem, czy pan to zauważył, ale jeszcze cztery lata temu przy budowie autostrad właściwie zawsze były stawiane ekrany akustyczne. Minęły cztery lata i po czterech latach nie są stawiane, często w miejscach, w których są najbardziej potrzebne. I brak tych ekranów może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. A my jako Nowa Prawica chcielibyśmy, żeby autostrady w takich miejscach były budowane zgodnie z zaleceniami WHO. I chciałabym się zapytać, czy byłby Pan gotowy poprzeć z nami taki projekt? Bardzo ciekawe pytanie. Faktycznie na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy kłopot przy inwestycjach w drogi ekspresowe, w autostrady. Było tego sporo. Zdarzały się takie sytuacje, gdzie tam, gdzie te ekrany były bardzo potrzebne, ich brakowało. Natomiast w kilku miejscach w kraju wskazano takowe, gdzie faktycznie niczemu one nie służyły. Więc uważam, że dobra inicjatywa. Oby życzę, życzę Wam, byście Państwo być może ją sformalizowali w postaci projektu ustawy złożyli, złożyli w Sejmie. Niewątpliwie... Ten projekt już istnieje. Już istnieje, no to świetnie. I chętnie go z Panem zapoznam, znaczy Pana z projektem. Dobrze. No.